Jeszcze raz. Więc wcale nie jest taki fajny być w ciąży. No na początku mi się wydawało, że bardzo chcę, a teraz się okazuje, że nie. Że wcale nie. No, że nie chcę. No. Co teraz zrobisz? No co zrobię? No nic już nie zrobię. Właśnie o to chodzi, że już nic nie można zrobić. Czyli urodzisz. To raczej tak. To nawet prawo mi nakazuje teraz urodzić. To jest tak, że nie, że Paweł mnie zapłodnił, tylko że to społeczeństwo. No społeczeństwo mi tak to wdrukowało, wcisnęło. Że to społeczeństwo mnie zapłodniło. Że matka mnie tak zaprogramowała, że żeby chcieć mieć dziecko, żeby urodzić dziecko. Że to jest taka jakby sekta, że oni cię tak wciągają tymi pytaniami, że a ile ty masz lat, że zegar biologiczny tyka, a kiedy wy, że cię tak wciągają i ci wcale nie mówią, że to jest okropne i że będzie ci źle, bo sami mają źle i chcą, żebyś ty też miała źle. Weź mi pan pokrzypol? Albo pan pokrzypol? Pokrzypol. Wiesz, co jest najważniejsze w tym wszystkim? Najważniejsze jest to, że ty sobie wyobrażasz całkowicie inaczej niż to jest, niż to zdarzenie się odbywa. Myślisz sobie, że będzie kupa krwi, bieganina, że będziesz panikował, ogromny stres, wiesz, że ją zabiją, że po prostu ona tam leży, umiera, nie? A to wcale tak nie jest. To wcale tak nie jest, dlatego że to jest tak, że to jest najbardziej naturalne i najbardziej instynktowne, jak sobie tylko jesteś w stanie wyobrazić. I właściwie ja tam jestem do niczego niepotrzebny. Stoję z tyłu, trzymam się tego łóżka. I stoję, taki napięty cały, rozumiesz? Krew mi odpływa. Coś mówiłeś? Nic nie mówiłem, wodę piłem. Doktorka do mnie mówi, czy chce pan wyjść? Ja mówię, nie, jeszcze na chwilę postoję. Tylko się wody napiję. I stoję, Anka po prostu rodzi. Tam się odbywa cały spektakl, 5 osób. Ta przynosi tu jakieś chusty, ta tutaj wodę podaje, tutaj jakieś podłączają rzeczy, tego elegancko, wszystko się dzieje. Performance po prostu. Ja na to patrzę jak na jakiś spektakl, już dla mnie się rozgrywa. I nikt nie zwraca na mnie kompletnie uwagi. A ty masz tak, takie napięcie i tak trzymasz się tego łóżka i tak stoisz. I jest jedna podstawowa myśl. Wyjść stąd, złapać dzidę i pójść upolować dzika. Bo na, jaką cholerę ty tu stoisz, rozumiesz? Kurwa, nie wiem. Jezus, nie wiem. Nie. Tak. Czyli. Nie, to nie. Ale wiesz, co mnie najbardziej wkurwia? Wkurwia. Że nie można opowiadać dowcipów o pedofilach. Normalnie Jezus Maria, każda matka się oburza, no dowcip to jest dowcip.
A będzie wrzucała zdjęcia dziecka na fejsa? No, oczywiście, że tak. Tak ja na golasa. Masz, masz już 3D? Mam, mam. A co, co 3D? 3D, dziecko 3D. No, USG się takie robi. Takie? Mhm. Kolorowe? Kolorowe? Nie, nie, ja mam czarno-białe. Kolorowe. Kolorowe, wiesz? To masz chyba kiepskiego ginekologa. Chwila. Zdematerializował się. Nie wiem. Wszędzie, no tak. Stary, 3 dni to trwa, rozumiesz? 3 dni. Zakwasy mam już nawet na dupie. To jest jakiś koszmar, absolutny koszmar. Nie mogę spać, nie mogę jeść, nie mogę się ruchać. Myślę tylko i wyłącznie o nim. Nie wiem, to jest jakaś kara? Co, ktoś chce mi życie rozpieprzyć? Nie mam jego zdjęcia, nie mam jego zdjęcia. Jak mam do nich zadzwonić i poprosić o jego zdjęcie? No co, bo mi się tak kurwa spodobał, że go chcę nosić w swoim portfelu? No to pomyśl, zanim zaproponujesz co. Wsparcie. Zaparcie. A propos ginekologa. Właśnie się zastanawiałam, czy iść do tego Mrągowskiego. No to idź koniecznie. Bo wiesz, co on robi po badaniu? Przestań. Nie, no Magda, powiedz jej. No Magda mi powiedziała. Nie. Magda. Magda. Mi też mówiłaś. Nie, że... dobra, że... podobno leci u niego jakaś beznadziejna muzyka, tak? Tak. No, fletnia pana. Podobno jakoś tak. Mamo. Czarno-białe. No, szkoda, że nie kolorowe. No dobra, no i ten Mrągowski, że on podobno po badaniu tak na szczęście, tak robicie czasami takie... Ale Magda, co ci robi? Ale... Chciałabym sobie zrobić tatuaż. Co mogę sobie narysować na ciele na całe życie? Wszystkie są jakieś takie nie dla mnie, jakieś takie kiczowate, zwykłe takie. No bo co mogę... Co, motylka, róże? Kurwa, smoka, krzyż? No i gdzie, nie? Żeby potem nie obwisło. Tak dupa odpada. Nogi też nie, na ramieniu siara. No i co? I ukrywać się z nim, czy się z nim obnosić? 2 miesiące już nie śpię. Piękna jest ta córeczka moja. Co mnie to kurwa obchodzi? Nie rozumiesz? Oddali mi swojego psa pod opiekę, a ja go przywiązałem pod Biedronką i zapomniałem o nim. Rozumiesz? Zapomniałem. Wsiadłem do tramwaju i zapomniałem o nim. Pomyślałem kurwa o Franciszku Józefie. O Franciszku Józefie. Nie! Zabory! Wiesz co to są zabory? Tak, piszę pracę magisterską. Za 2000 za jakiegoś kretyna. Taką mamy Polskę, że za jakiegoś kretyna. Taką mamy młodzież, że muszę za niego pisać pracę magisterską. No, no muszę z czegoś żyć. W dupę mogę sobie wsadzić teraz te pieniądze. Ja pierdzielę. Chyba mam dwa dni. Co? Nie wiem, powiedziała, że nie chce mieć ze mną dzieci. Bo też zostawię je przez przypadek pod Biedronką. Tak, tak, przywiązane pod Biedronką ją zostawię.
się modlę po prostu o to, żeby on się zjawił. Nic tego, nicowego, żeby się Śnupek zmaterializował. Zamerdał ogon, on mi się zmaterializował. Śnupek, Śnupek, Śnupeczku, chodź tu, chodź, chodź. Śnupciu, chodź tu, no. Pomóż mi. Kulary. Ciąbka. Niektórzy mówią, że w tym mieście można mieszkać tylko kilka lat, bo cię potem coś dopada. Podobno tu były kiedyś jakieś ogromne mokradła. No i może teraz z tych wielkich poniemieckich kanałów zdobywają się jakieś odpady.